No cześć wszystkim, kontynuuję moją serię o MGTOW. Dzisiaj będzie o prenuptial agreement. Prenuptial agreement. Wow. A co to po naszemu to jest? Intercyza. I co to znaczy intercyza? Legalnie to oznacza, że przed małżeństwem obie strony się dogadują, że jakby doszło do najgorszego i było rozpad związku, to porozumienie zawarte przez małżeństwo przed zawarciem związku małżeńskiego dotyczące własności ich aktywów w przypadku niepowodzenia małżeństwa. Właśnie, to podpisujemy taki kontrakt, intercyzę, prenuptial agreement, w skrócie prenup, prenup, i wtedy obie strony dochodzą do wniosku, że podzielimy się tak pieniędzmi, zgadzamy się na to, podpisujemy i wtedy dany rozpad takiego małżeństwa jest bardzo fajny, ponieważ nie ma drogich adwokatów, nie ma pani sędzi, tylko po prostu obie strony się dogadały już przed tym. Powiedziały, no dobra, nie wyszło małżeństwo, idziemy tak, jak zrobimy tak, wykonamy nasze rozpad związku tak, nasz rozwód, że wykonamy to tak, jak było w naszym kontrakcie. Ty dostajesz to, ja dostaję to, do widzenia, przykro, że się tak stało, ale nie jesteśmy przyjaciółmi i tak dalej. I takie rzeczy się zdarzają. Problem jest z tym, że oczywiście feminizm wszedł w to, ponieważ to jest zbyt fair dla mężczyzny. Więc mimo, że to jest kontrakt legalny, który jest według prawa legalny kontrakt, jak wchodzisz w legalny kontrakt, no to jesteś zobowiązany, jesteś zobowiązana przestrzegać to. To jest legalny dokument, legalny kontrakt. Ale okazało się, że w familijnym sądzie są inne reguły gry. Po raz następny, po raz enty. Więc można taki prenuptial agreement, czyli intercyzę, można ją rozpierdzielić. W jaki sposób? No, jedna strona, no nie łudźmy się, mówimy, że to kobieta. Więc kobieta może powiedzieć, że za późno czy za wcześnie, w złym momencie daje mężczyzna do podpisania tę intercyzę. Jeżeli ta para podpisze ten prenup tydzień przed ślubem, no to ten kontrakt jest łatwo złamać, ponieważ to jest w złym momencie podpisane. Ponieważ, okej, ja jestem mężczyzną, ja nie wiem logicznie, jaki to ma sens, ale jest w sądzie powiedziane, że to jest za późno. Więc musisz podpisać intercyzę długo, długo przed ślubem, żeby przemyśleć o tym, ponieważ one party, czyli kobieta, może argumentować, że nie było wystarczająco czasu, żeby zrozumieć ten legalny kontrakt. Bo według, jak widzimy, amerykańskiego prawa, kobiety to idiotki. No, to nie ja mówię, to mówi Bayer Attorney at Law, czyli Bayer firma adwokacka. Następna rzecz. Duress, czyli przymus. Kobieta może być zmuszona, żeby podpisać ten kontrakt. Okej. Ja jako mężczyzna znowu logicznie myślę, to znaczy jak ma być zmuszona? Znaczy mężczyzna mówi, będziesz moją żoną. Okej, zgadzam się. Wyciąga pistolet i mówi, podpisuj ten dokument. Przykład podany jest taki, że na przykład żona może być zmuszona do podpisania tego kontraktu, jak już jest zapłacony ślub, który drogo może kosztować w Ameryce. Ślub może być drogi, jak jest 100 osób, 200, 300, 400. Sala, zaopatrzenie, orkiestra, DJ, to wszystko kosztuje grube, grube tysiące, więc ona może być zmuszona, więc ona może być zmuszona do tego. Full disclosure. Jeżeli mężczyzna nie powie wszystkich swoich, nie powiem, aktywów, assets, to jest kapitał. Jeżeli mężczyzna nie powie wszystkich swoich pieniędzy, ile ma kapitału, ile zarabia, ile ma na giełdzie maklerskiej, w stokach, ile ma wszystkiego, jak wszystkiego jej nie powie, no to kontrakt może być nieważny, bo ona nie wiedziała, że on zarabia więcej. A? Lopsided provision to znaczy, że
Jak coś się sędziemu nie. Przepraszam, tu głównie jest pani. Jak coś się pani sędzi nie podoba, no to wtedy kontrakt może być zniwelowany. To znaczy, tu jest napisane tak, że jeżeli ten kontrakt jest taki nie fair, że jedna strona, czyli kobieta, nic nie dostanie, no to wtedy jest nie fair. I ostatnie, co jest bardzo ważne też, ta para podpisała przed małżeństwem tą intercyzę, kontrakt ten podpisała tą intercyzę bez legalnej reprezentacji, bez adwokatów, no to może to się sędziemu nie podobać, ponieważ to jest wielka mafia. Więc co to oznacza tak naprawdę, te wszystkie punkty? To oznacza, że twój legalny kontrakt, który ty jako mężczyzna podpisujesz z twoją przyszłą żoną, może być zniszczony przez sędziego, przepraszam, przez panią sędzią w familijnym korcie, w familijnym sądzie, z jakiegokolwiek powodu wyssanego z palca. Po prostu pani sędzia może przyczepić się do czegoś, że ten kontrakt był powiedziany, że dzielicie pieniądze 50% ty, 50% ja i wszyscy są zadowoleni, i pani sędzia może powiedzieć: nie, mnie się to nie podoba. Ona ma dostać 80% i dom, i samochód. Bo tak. I na przykład tu jest artykuł, to bodajże Queensland chyba, to jest, nie wiem, czy to jest w Australii, czy to jest w Anglii. Był milioner, zakochał się jak idiota w swojej pięknej kobiecie, która przyjechała z innego kraju z niczym, czyli była goła i wesoła. I powiedział jej: słuchaj, ponieważ ty, kobieto, nic nie masz, okej, no to musimy podpisać prenup. On nie był idiotą. I ona podpisała ten prenup. Ona podpisała tę intercyzę, żeby wyjść za niego, bo to multimilioner. A ona nic nie miała. Ona przyjechała jako imigrantka do bodajże Australii. I co się wydarzyło? No zgadnijcie, pytanie za 10 punktów. Sędzia Ania Demak, czyli suka kobieta, już widzimy, kto to jest, tak? Bo w takich sprawach zawsze jakimś dziwnym trafem są feministki z sędziami. Zawsze. Zawsze. Okazało się, że on trzymał wszystkie... cała potęga była po jego stronie. Więc pani sędzia Ania Demak wywaliła tą intercyzę. I pani Thorn, już nie Mrs., nie pani małżonka, tylko Miss, dostanie podział. On miał 18 milionów, może 18 milionów, może 24 miliony i już tego nie ma. Ona dostanie połowę tego, ponieważ pani Ania powiedziała, że ten prenup, ta intercyza nie była fair. Nie będę szukał więcej tutaj na internecie tych, bo to jest na całym świecie zachodnim, czyli zachodnia Europa, Australia, Ameryka, Kanada, tego jest pełno i nagminnie. Idziemy dalej, więc mamy 5 powodów, dla którego twój prenup może być nieważny, bla, 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 to jest Forbes. Forbes to jest bardzo poważna magazyn biznesowy. No i daje następne przykłady, które są troszeczkę inne niż poprzednie, więc tych przykładów, dlaczego ten prenup, dlaczego ta intercyza może być wywalona przez panią sędzią w familijnym sądzie, jest masa. Na przykład jak ktoś źle podpisał, zrobił błędy w tym prenup, no to może być wywalony. Czemu nie? Albo ten prenup jest oszustwem, ponieważ mąż nie powiedział jej, że on zarabia więcej, ma więcej pieniędzy i kapitału, niż ona wiedziała. I tak dalej, i tak dalej. No i tu mamy Divorce Saloon, który jest strona internetowa o właśnie rozwodach. I tutaj ci mówię punkt po punkcie. Jeżeli chcesz twój prenup zniszczyć, czyli ten legalny kontrakt, który podpisałaś z mężczyzną, żeby go poślubić, jak możesz go zniszczyć, żeby ujajać tego mężczyznę i żeby on ci płacił alimenty. No i tu jest punkt po punkcie pokazany, jak to możesz robić. Napisała to oczywiście kobieta, Brenda Montour.
Więc co to znaczy? Co ta intercyza jest warta? Okej, wszystkim mówię, do zobaczenia.